Hej, cieszymy się, że jesteś na naszej kolejnej szokującej historii. Miłego oglądania. Budzik dzwonił mi do ucha, słońce wlewało się przez zasunięte zasłony, a mężczyzna spał w ubraniu na sofie, głową w dół, martwym snem. Był ciągnięty i szarpany za rękaw przez szczupłą dziewczynkę w wieku około 4 lat i zawodzącą: tato, obudź się. Obudź się, bo spóźnisz się do pracy. No już. Wstawaj. Grigoriowi udało się wreszcie wydrzeć oczy i zaczął je sennie przecierać, nie rozumiejąc, co się dzieje. W głowie mu piekielnie szumiało i bolało, w ustach było sucho. Zaczął sobie przypominać, że wczoraj wieczorem znowu upił się z kolegą po pracy i słabo pamiętał, że ciągnął go do domu. Mężczyzna spojrzał na swoją bosą, rozczochraną córkę w piżamie, która płakała i próbowała go wytrząsnąć, i poczuł straszny wstyd. Jakim jestem bezwartościowym ojcem, wstyd mi. Moja biedna córka. Grisza usiadł na sofie, objął Lisę ramionami i posadził ją sobie na kolanach. Dobrze, już wstaję, nie płacz, kochanie. Wczoraj przyszedłem późno, prawda? Która to już godzina? Chodźmy do kuchni, zróbmy śniadanie i przygotujmy się do wyjścia do ogrodu. Lisa objęła ojca za szyję i przycisnęła się do niego, po czym gwałtownie się odsunęła i grymasiła: F, tato, brzydko pachniesz. Nie pij więcej, obiecałeś mi. Mama wróci ze szpitala, zbeszta cię. Powiem jej wszystko. W oczach Griszy znów pojawiły się łzy, a on nie wytrzymał i postanowił, że mimo wszystko powie córce prawdę. Ciężko było słyszeć codziennie to samo pytanie, kiedy mama wróci? Czy szybko wyzdrowieje? To były po prostu tortury nie do zniesienia. Mężczyzna przeciągnął się i odpowiedział szczerze: Lisa, dziecko, posłuchaj, mamusia nie wróci. Ona mieszka teraz w niebie, na chmurce i stamtąd obserwuje ciebie i mnie. Nie mogłem, nie wiedziałem, jak ci to wcześniej powiedzieć, przepraszam, króliczku. I będziemy teraz żyć razem. Przysięgam na wszystko, co święte, że nie wypiję kolejnej kropli, przepraszam, kochanie. Po prostu tak mi źle, tak mi smutno za mamusię. Więc upiłam się wczoraj wieczorem. Lisa rozpłakała się jeszcze bardziej gorzko i wtuliła się bliżej ojca. Nie żyje, prawda? Tak mi się wydawało. Tak bardzo mi jej brakuje. Bardzo za nią tęsknię. Tylko nie pij już więcej, tato. Tak się boję, kiedy jesteś pijany. Grisza łapczywie wypił wodę, połknął środki przeciwbólowe na głowę. Potem drżącymi rękami ledwo wyrobił kaszę z grudkami, ale Lisa zjadła ją w milczeniu, bez kaprysu. Zaplatał warkocze jej córce, co było dla niego trudniejsze niż obliczanie miesięcznego budżetu, i wreszcie się pozbierali. Córka poszła do przedszkola, kurczowo trzymając się ulubionej lalki, pomachał na pożegnanie, wsiadł do samochodu, oparł się i nagle sam gorzko zapłakał z piętrzącej się Anui. Dlaczego wszystko było takie jak teraz? Dlaczego Marina odeszła tak wcześnie, a ona i jej córka zostały same? Jak bardzo brakowało im jej ciepłych, czułych dłoni, czułego spojrzenia i żarliwego uśmiechu. Problemy zdrowotne żony zaczęły się już dawno, bo 2 lata temu. Częste przeziębienia, długi, zalegający kaszel, który nie mijał miesiącami, osłabienie. Grisza wiele razy namawiał żonę, by poszła do lekarza lub przynajmniej zrobiła sobie zdjęcie rentgenowskie. Ale za każdym razem Marina żartowała: och, Grisza, po co tam iść? Przecież to jasne, że zapalenie oskrzeli. Mam tu sąsiadkę, która dała mi świetny przepis z propolisem, wypij napar i wszystko przejdzie. To wszystko bzdury. Nieważne. A Lisa to tylko dziecko, z kim ją zostawić? Cały dzień będę w tych gabinetach i z nich wychodził. Grisza nalegał: pozwól mi wziąć dzień wolny, będę siedział z córką, w czym problem? Marina, nie podoba mi się twój kaszel, za długo trwa, zanim ustąpi. Proszę, idź do lekarza. Moja żona obiecała: dobrze, jeśli nalewka nie pomoże, pójdę w poniedziałek, obiecuję. Ale im dłużej Marina leczyła się i przygotowywała różnego rodzaju środki, tym bardziej pogarszał się jej stan. I wizyta u lekarza znów się odwlekała. Stopniowo zaczęły się bóle w klatce piersiowej. Na początku nieczęste, potem coraz częstsze. W końcu doszło do tego, że moja żona poczuła się źle w kuchni i zemdlała w biały dzień. Dobrze, że mała Lisa pobiegła do sąsiadki, która już wezwała karetkę. Małżonka została zabrana do szpitala, Grisza został wezwany z pracy i wraz z córką czekał na korytarzu u lekarza, aby dowiedzieć się, co się stało z Mariną. Werdykt lekarza dobił mężczyznę. Ostro zbeształ: oto jesteście obie dorosłe.
Jak to możliwe, żeby zaniedbać chorobę? Nie żyjemy w epoce kamienia łupanego. Pańska żona ma nieuleczalnego raka i nie rozwinął się on w ciągu miesiąca. Zmarnowano mnóstwo czasu. Gdybyście poszli wcześniej, zrobili prześwietlenie, byłaby większa szansa na wyleczenie. A teraz? Grisza spojrzał na lekarza oszołomiony i prawie się rozpłakał i nic nie da się zrobić. Ile czasu jej zostało? Może trzeba zdobyć jakieś leki? Ja tylko. Marina jest taka młoda. Tak bardzo ją kocham, a nasza córeczka jest jeszcze niemowlakiem. Nie będę umiał sam bez niej żyć, nie dam rady. Lekarz zapewnił Griszę, rozpoczęliśmy już intensywną chemioterapię, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Organizm jest młody, musi sobie poradzić. Na razie niech pan idzie do domu, nie może pan do niej iść. Jej stan jest poważny. Proszę wrócić jutro. Nie porzucaj nadziei. Głowa do góry, trzeba wierzyć w najlepsze. Słowa doktora natchnęły Griszę, dały mu promyk nadziei i powiedział do przerażonej córki, nie poddawaj się, Lisoł. Doktor obiecał, że na pewno wyleczy naszą matkę. Ona wkrótce wyzdrowieje, zobaczysz. Ale tego, niestety, nie miało być. Grisza, nieświadomy niczego, następnego dnia kupił przepiękny bukiet kwiatów dla Marinoczki i pobiegł do niej do szpitala wcześnie, przed pracą. Bardzo chciałam ją zobaczyć. Sprawić jej radość, rozweselić ją. Ale smutna mina pielęgniarki kazała podejrzewać, że coś jest nie tak. Pokój Mariny był pusty. Grisza w pierwszej chwili pomyślał, może jego żona została wysłana na jakieś zabiegi? Nie wiem. Pielęgniarka podeszła, cicho i niesłyszalnie mruknęła, proszę przyjąć nasze kondolencje. Pańska żona zmarła pół godziny temu. Podjęliśmy reanimację, ale nie przyniosła ona żadnego efektu. Choroba była zbyt zaawansowana, przerzuty wszędzie, wie pan. Przykro mi. Grisza powoli usiadł wyprostowany na kafelkowej podłodze, w rękach trzymał ten sam bukiet, tulił go do siebie jak dziecko, drapał dłonie o ostre kolce róż i szlochał niepocieszony, nie wierząc w realność tego, co się dzieje. Obwiniał się tylko o to, że zmusił Marinę do pójścia do lekarza, kiedy wszystko dopiero się zaczęło. Widział, rozumiał, że wszystko się przeciągało, że zwykłe zapalenie oskrzeli nie mogło trwać miesiącami i nie nalegał, nie zmuszał. Początkowo nie odważył się powiedzieć córce prawdy, zabrał ją do domu kolegi na pogrzeb. Ale każdego dnia Lisa dosłownie torturowała go tym samym pytaniem, tato, kiedy mama wróci do domu? Czy już jej lepiej? Dlaczego nie jedziemy do niej do szpitala? Tak bardzo za nią tęsknię. Grisza skłamał, że jego żona została wysłana do innego szpitala regionalnego, odwracając wzrok, ale jego serce krwawiło. Nie wiedział, jak powiedzieć dziecku, że jego matka nie żyje. Nie było jej i nigdy nie będzie. Pogrzeb był przerażający, Grisza nie mógł oderwać się od trumny, nie pozwoliłby jej upaść do ziemi i wciąż nie wierzył, że to już koniec. Jego głowa była całkowicie pusta od końskiej dawki środków uspokajających, a oczy spuchły od łez. Od tej pory była to szara, beznadziejna rutyna. Córka nic nie rozumiała i czekała na matkę, a serce Griszy było rozdarte na tysiąc kawałków od nieznośnej melancholii i żalu. Wszystko w ich domu przypominało o Marinie, dosłownie każdy drobiazg. Welurowy szlafrok, pospiesznie rzucony na oparcie krzesła przed spacerem z córką, toaletka z kosmetykami i jej ulubionymi perfumami, Grisza nie mógł się nawet odważyć wyjąć szczoteczki do zębów żony, żeby córka niczego nie podejrzewała. Gorycz straty i nieznośna udręka wypalały z wnętrza twarde żelazo, nie chciało mu się nic, ani jeść, ani spać, ani budzić się rano. Zaczął więc pić, w żalu, po pracy. Z początku trochę, potem więcej. A wczoraj tak się upił, że w ogóle nic nie pamiętał. Ale dziś, patrząc na swoją przerażoną córkę, stanowczo postanowił, że dość. Czas było powiedzieć Lisie prawdę i wreszcie przestać pić. Dla dobra jego córki. Rzeczywiście, kiedy powiedział wszystko Lisie, poczuł się jeszcze lepiej, a córka przestała go dręczyć pytaniami. Nie tylko to, ale teraz Lisa wydawała się natychmiast dorosła i starała się jak najlepiej, po dziecięcemu, opiekować ojcem. Robiła mu herbatę i smarowała chleb masłem. Albo wycierała kurz. I to w wieku 4 lat. Często wyciągali razem album, oglądali szczęśliwe rodzinne zdjęcia i szlochali bez skrępowania, wspominając matkę, i oboje czuli się lepiej. Minął rok. Życie już dawno się uspokoiło i wróciło do normy.
Grisza, jak obiecał córce, już nie pił. Miał własny mały sklep budowlany. Oczywiście nie był milionerem, ale jemu i córce wystarczało na życie. Lajze była szalenie zakochana w swoim ojcu i starała się go w żaden sposób nie denerwować. Pomagała mu jak tylko mogła. Ojciec zapisał córkę do szkoły muzycznej, aby odwrócić jej uwagę od smutku. I ku jego zaskoczeniu okazało się, że dziecko ma prawdziwy talent do muzyki. Nauczyciele głośno chwalili Lisę i powtarzali, że po raz pierwszy widzieli tak młody talent. Córka nawet sama skomponowała melodię i cały czas ją grała. Grisza z radością kupił pianino, żeby Lisa mogła ćwiczyć także w domu i z przyjemnością słuchał jej improwizowanych koncertów. Sam w dzieciństwie chodził do szkoły muzycznej, ale nic dobrego z tego pomysłu nie wyszło, Grisza był leniwy i omijał lekcje. Cieszył się więc bardzo z córki i był z niej strasznie dumny. Wkrótce do sklepu dołączyła nowa pracownica Irina. Kobieta o wielkiej urodzie i poczuciu własnej wartości. Szybko rozejrzała się po okolicy i miała oko na dyrektora. Uznała, że to bardzo intratna propozycja, wdowiec z dobrym i stałym dochodem, porządny, niepijący, z ładnym domem w dobrej dzielnicy. Ale jego młoda córka nie mieściła się w planach Irini i była tylko irytującą przeszkodą w jej podstępnych i przebiegłych planach. Początkowo niepocieszony wdowiec nie reagował na Irinę, jakby nie zauważając jej głębokiego dekoltu czy zbyt krótkiej spódnicy i soczystych krągłości. Grisza po śmierci Mariny w ogóle nie patrzył na kobiety, wciąż nie mógł zapomnieć o swojej żonie. Postanowił żyć tylko dla swojej córki. Ale Irina była wytrwała i przebiegła, najpierw zaprzyjaźniła się z Griszą, obowiązkowo przynosiła mu herbatę i kawę, mogli nawet miło porozmawiać. Grisza dużo opowiadał o swojej ukochanej córce, a Irina bezczelnie kłamała, sama zmywa naczynia. Już czyta. I gra na fortepianie. Co za mądra dziewczynka. Bardzo lubię dzieci, zwłaszcza dziewczynki. Zawsze chciałam mieć dziewczynkę, ale Bóg mi jej jeszcze nie dał. Pewnego dnia musieli zostać do późna z raportami, Irina zrozumiała, że to jej szansa. Grigori siedział cały zasypany papierami i liczył na kalkulatorze, kiedy poczuł czyjeś delikatne, ciepłe dłonie na swojej szyi, a potem delikatny pocałunek. W pierwszej chwili cofnął się i ze zdziwieniem zapytał Irina. Co ty kombinujesz? Natychmiast przestań. Nie ma takiej potrzeby. Ale kobieta nagle wybuchła płaczem i przez łzy zaczęła mruczeć. Nie lubisz mnie, prawda? Powiedz mi szczerze, a jutro zapłacę. Czy nie widzisz, że cię kocham? Od pierwszej chwili, gdy cię ujrzałam. Ale to tak, jakbyś mnie nie zauważał. Ignorujesz mnie. Nie mogę już tego znieść. Nie mogę już tego znieść. Nie mogę już tego znieść. Myślę o tobie dzień i noc. Oszołomiony mężczyzna nagle spojrzał na swojego kolegę zupełnie innymi oczami. Przed nim siedziała piękna, cudowna kobieta wyznająca mu miłość, a on, głupiec, do tej pory niczego nie zauważył. Natury nie dało się oszukać i całą swoją naturą wyciągnął do niej rękę. On odpowiedział namiętnym pocałunkiem. Tak oto ich romans się rozkręcił i wkrótce para wzięła ślub, a Irina szybko zamieszkała w domu z Grigorym. Kobieta zapewniała Griszy namiętne noce i gorące pieszczoty, śpiewała słodko kołysanki, jak to go kocha, a on naprawdę uwierzył, a co jeśli to przeznaczenie? Szybko stała się szefem i szefową wszystkiego, jako jego kochanka. Jednak ich związek z Lisą nie od razu się ułożył. Jelita dziewczyny wyczuwały kłamstwa i fałszywą grę macochy, ale jego ojciec zdawał się tego nie zauważać i bezwarunkowo wierzył we wszystko, co mu nakłamała. Kłótnie i konflikty między Lisą i Iriną stawały się coraz częstsze. Dziewczyna próbowała poskarżyć się ojcu, ale on jej nie słyszał i powiedział jedno: Lisa, nie możesz już podnieść swojej matki, a życie toczy się dalej. Trudno mi jest wychowywać cię samą, nie jestem starym człowiekiem i chcę mieć normalną rodzinę. Spróbuj dogadać się z mamą Iry, nie bądź kapryśna. Lisa krzyczała w sercu, ona nie jest moją matką. Jak możesz tego nie zauważać, ona jest podła i wcale cię nie kocha. Kiedy nie ma cię w domu, nazywa mnie małą żmiją i robi mi krzywdę. Ale kiedy wracasz do domu, jest taka miła. A ty we wszystko wierzysz. Grisza próbował porozmawiać z Iriną, ale ona tylko go odprawiła. Grisza, nie widzisz, że dziewczyna jest zazdrosna, więc się złości. Ja nie jestem jej matką. Nieważne, czas minie, ona się do mnie przyzwyczai i wszystko się ułoży.
Powinnaś być dla niej bardziej surowa, ona już siedzi na twojej głowie. Pół roku później Irina nagle rozpoczęła bardzo nieprzyjemną dla Griszy rozmowę. Słuchaj, kochanie, sprawa wygląda tak. Podczas twojej nieobecności przyjechali ludzie z ogromnej firmy budowlanej. Wykupują okoliczne działki, w tym naszą, i chcą na jej miejscu wybudować elegancki kemping. Przecież tu jest jezioro i miejsca są piękne. Tak sobie pomyślałam, że może powinnam wszystko sprzedać i wyjechać za granicę albo nad morze? Jak ci się podoba ten pomysł? Grisza zmarszczył brwi i odpowiedział ostro, nigdy nie sprzedam domu, kropka. Zbyt wiele mojej pracy zostało tu włożone, wszystko zrobione moimi rękami i tym bardziej jest to wspomnienie o Marinie. Dlaczego musisz gdzieś wyjechać, nie rozumiem. Mam stabilny biznes, Lisa chodzi do dobrej szkoły muzycznej, w pobliżu jest basen i wiele sekcji. Dlatego jestem całkowicie przeciwny i zakończmy tę rozmowę. A może jest coś, z czego nie jesteś zadowolona w naszym życiu rodzinnym? Zwinna Irina natychmiast próbowała zmienić rozmowę na inny temat, zdając sobie sprawę, że nie osiągnęła zamierzonego rezultatu. No cóż, nie gniewaj się, ja tylko zapytałam. Jeśli nie chcesz, to nie sprzedawajmy domu. Którą koszulę chcesz mieć wyprasowaną na jutro? Przyjdź i zobacz. Tydzień później Ira nagle zaproponowała przy śniadaniu, pojedźmy w ten weekend na piknik do lasu. Znam fajne miejsce, daleko od miasta, nikogo nie ma, las jest w pobliżu, rzeka jest czysta. Zróbmy grilla, zrelaksujmy się. Dawno nie wychodziłyśmy na miasto. Lisa, patrz, kupiłem ci nawet prawdziwą wędkę, dziecinko, możesz łowić ryby. Grisza poparł Irę, a to świetny pomysł. Wezmę namiot, dlaczego leży bezczynnie? Odpocznijmy na rodzinie, będziemy mieli dobry weekend. Ale nie możemy nocować, w nocy jest za zimno, żeby Lisa nie zachorowała. Lisa też się cieszyła, ale zachowanie macochy wydało jej się bardzo dziwne, nigdy wcześniej nie była dla niej tak miła. Jechaliśmy długo, Ira wskazywała drogę. Kiedy wszyscy wysiedli z samochodu, jej mąż zaczął się rozglądać. Miejsce, które wybrałaś, jest bardzo dziwne, prawdę mówiąc. Słońce prześwieca przez wszystko dookoła. Ścieżki są dzikie i samotne. Nawet ja nie czuję się komfortowo. Lepiej pójdźmy nad jezioro. Lajze też była skulona przy ojcu, czuła się nieswojo na pustkowiu i nie miała ochoty na zabawę. Ale Irina wesoło ćwierkała, nie bełkocz, kochana. Przyjechaliśmy tu z klasą na wakacje. I lepiej postawmy grilla, namiot rozłożymy, żeby się wreszcie zadomowić. Lisie, pomóż, zanieś torby z samochodu. Weź nasze wędki. Kilka godzin później wokół unosił się zapach szaszłyków, na stole leżały różne smakołyki. Irina nalała duży kubek herbaty i podała go mężowi, masz, wypij, jest bardzo smaczna z ziołami. Sama ją zrobiłam. A ja naleję nam napoju z Lisą. O, jaki fajny kebab, aż mi ślinka cieknie, zapraszam. Herbata Griszy wydała się trochę gorzka, ale i tak wypił gorący napój. I nagle, po 10 minutach wszystko wokół zaczęło wyglądać podwójnie, a przed jego oczami zaczęły tańczyć sosny. Głosy były głuche i odległe, ręce i nogi nie były mu posłuszne, a oczy zasypiały. Grisza obudził się po uderzeniu w policzki i mocnym potrząśnięciu, obywatelu, obudź się. Gdzie jest twoja zamordowana żona? I twoja córka? Gdzie położyłeś zwłoki, ty łobuzie? Mężczyzna przetarł oczy i nie mógł nic wymyślić. Wokół leżało kilka pustych butelek po wódce, na boku leżał dawno wystudzony grill, a obok leżał koc, na którym leżał zakrwawiony nóż i podarta kurtka Irini z fioletowymi plamami. Lisa w ogóle nigdzie nie było widać. Grisza szepnął ze sparciałymi wargami, gdzie jest moja córka? Gdzie jest moja żona? Co się w ogóle dzieje? Wyszliśmy jako rodzina na szysz kebab, usiedliśmy do jedzenia. Wypiłem herbatę i nic więcej nie pamiętam. A tak w ogóle to kim pan jest? Mężczyźni przedstawili mu dokumenty tożsamości. Byli przedstawicielami policji i służb ochrony dzieci. Jeden z nich wyjaśnił, nie baw się z nami. Kilka godzin temu zadzwoniła do nas pańska żona, Irina, błagając o ochronę przed mężem tyranem. Powiedziała, że zamierzacie ją zadźgać i zabić. I grozisz swojej córce. Rozpoznaj natychmiast, gdzie są zwłoki twojej żony? Gdzie jest córka? Czy ją też zabiłeś? Grisza prawie krzyczał, nie dotknąłem nikogo, w ogóle nie piłem, prowadziłem samochód.
To są bzdury. Wczoraj był tu grill, ja grillowałem. Usiedliśmy do jedzenia i nic więcej nie pamiętam. Słyszysz mnie? Gdzie jest moja lisa? Boże, nie zniosłabym tego, gdyby coś złego jej się stało. Nie wiem, gdzie jest Irina, ale nie zabiłam jej, przysięgam. Naprawdę myślisz, że zabrałem rodzinę na grilla, na piknik, tylko po to, żeby ich zabić? To niedorzeczne. Policjant wściekł się i zaczął wykręcać Griszy ręce i prowadzić go do wozu patrolowego. Patrz, ty draniu, on gra głupka. Jaki grill? Jakie szaszłyki? Wczoraj byłeś pijany wódką, śmierdzisz jak beczka z piwem. Nie szkodzi, załatwimy tego gawędziarza w pokoju oddziału. Dobra, chłopaki, zbierzcie wszystkie dowody i przeszukajcie las i rzekę, na wypadek gdybyśmy znaleźli żonę i córkę tego łobuza. I będziemy musieli przesłuchać mieszkańców pobliskich wiosek, czy coś widzieli lub słyszeli. A ty weź się w garść, teraz twój dom to więzienie na wiele lat. Co za drań. Jak można z zimną krwią zabić rodzinę i udawać niewinną owieczkę? Tam jest mnóstwo krwi. Zrobimy badania kryminalistyczne i się okaże. Grisza czuł się jak w jakimś horrorze, bo przecież nic z tego nie mogło być prawdą. Może to był taki straszny koszmar, a on jeszcze spał? Jednak bez względu na to, jak bardzo próbował sobie cokolwiek przypomnieć, nic nie wychodziło. Kompletne zaciemnienie w jego głowie. Ostatnim wspomnieniem były sałatki, kebaby i słodycze na stole i on sam pijący herbatę. Wszystko. Ale w takim razie skąd się wzięły te butelki z wódką? Kto włożył mu to paskudztwo do ust? Wyglądało na to, że został źle ustawiony, ale nie było jasne, kto i dlaczego. A co ważniejsze, gdzie zniknęli Lisa i Ira? Następnego dnia powiedziano mu, że Lisa została znaleziona w najgrubszej części lasu. Była pogryziona przez komary, strasznie wystraszona, wyczerpana, a od silnego stresu zupełnie zdrętwiała, nie nawiązuje kontaktu, tylko dużo płacze. Jak bardzo Grisza błagał, żeby pozwolono mu ją zobaczyć, choćby na kilka minut, nie chcieli. Dziecko zostało wysłane do szpitala na badania. Miesiąc później wyłowiono z rzeki oszpecone zwłoki, ekspertyza ustaliła, że to szczątki Irini, jego żony. Grisza wyrywał sobie włosy z głowy i krzyczał chrypliwie, że to nie on. On nie zabił Irini. On ją kochał. Ale był tylko bity i zmuszany do podpisania zeznań. W końcu się załamał i na procesie dostał 15 lat więzienia. Pluli mu w twarz i krzyczeli, niech cię diabli, morderko. Niech zgnijesz za kratami. A Grisza tylko szlochał w bezradności, z zakrytymi rękami. Ale to nie było wszystko. Mężczyzna został pozbawiony praw rodzicielskich nad Lisą, a ona sama została umieszczona w sierocińcu. Był teraz oficjalnie dla niej nikim. Sąsiedzi zeznali, że pił i źle zajmował się córką, że często groził jej i swojej żonie przemocą. Ale to były kompletne bzdury. Lisa kochała go bardziej niż kogokolwiek innego na świecie. A on od wieków nie pił. Grigori wiele wycierpiał w więzieniu, był wielokrotnie bity i maltretowany, miał złamaną kość nogi i do końca życia był kulawy. Był gotów rozerwać na strzępy sprawcę, przez którego zły scenariusz życie Grigoria rozpadło się na kawałki. I jeszcze rozgrzewała go myśl, że mimo wszystko odnajdzie swoją córkę i będą się spotykać. Grisza szalenie tęsknił za Lisą, w snach zawsze ją kołysał i czule obejmował. Za plecami bramy więzienia zagrzechotały głośno i na ulicę wyszedł kulawy, oślepiony i wypalony skazaniec. Wypalił papierosa, splunął na ziemię i wgramolił się na przystanek autobusowy. Z tego biznesmena i porządnego człowieka, Griszy, nie zostało prawie nic. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił mężczyzna, było udanie się do domu, ale zdziwił się, gdy zamiast swojego domu zobaczył ogromną bazę turystyczną. Próbował zapytać strażników, co robić, ale ci szybko przegonili bezdomnie wyglądającego więźnia i nawet się nie odezwali, odejdź, wujku. Co to za dom? Podobno mieszkał tu kiedyś biznesmen, ale to nie ty. Opowiadasz mi bajki. To od dawna szanowane miejsce, więc takim ludziom jak ty wstęp jest wzbroniony. Grisza bardzo się obraził, że teraz jest nikim, szumowiną społeczną, a do tego zostanie wyrzucony ze wszystkiego w taki sposób. W sierocińcu dyrektorka ogłuszyła go, opamiętaj się tatusiu. Lisa została adoptowana dawno temu przez bardzo dobrych ludzi i oni dali jej swoje nazwisko. Więc to wszystko, statek odpłynął. Grisza płakał, wycierając łzy rękawem, jak to? Dlaczego?
Ona ma mnie, własnego ojca. Myślałem chociaż, że zobaczę córkę, że zacznę życie od nowa. A teraz to. I ta rodzina, czy ona mieszka w tym mieście? Dyrektorka odpowiedziała szyderczo, czego się spodziewałaś? 15 lat temu zostałeś pozbawiony ojcostwa, nie było potrzeby się upijać, powinieneś był lepiej opiekować się córką. Lisa miała więc szczęście, lepiej jej było w obcej rodzinie niż z ojcem mordercą i przestępcą. Nie ma ich tutaj, mieszkają daleko, za granicą. Więc nawet nie próbuj ich szukać. Nie psuj dziewczynie życia. Czy widziałeś się ostatnio w lustrze? Co to za czyste konto? O czym ty mówisz? Ech. I kobieta odeszła, machając ręką. Grisha zdawał się być wylany kubłem śmieci, do końca życia wisząc z etykietą mordercy. Wszędzie dawali mu jasno do zrozumienia, że jest nikim, pustym miejscem, menelem i skazańcem. Po co więc w ogóle żyć? W imię czego? Połykając łzy, mężczyzna kupił na straganie butelkę taniej wódki i pomknął w stronę wysypiska, gdzie zawsze mieszkali i kręcili się miejscowi bezdomni. Dwóch z nich grzebało w wielkim worku na śmieci. I cieszyli się jak dzieci, wyciągając prawie nową kurtkę z kapturem i wielkie gumowe buty z dziurą. Grisha podszedł do nich, wyciągnął rękę, przyjmijcie mnie. Grisha jestem. Dopiero co wyszedłem z więzienia, dom został sprzedany beze mnie, obcy ludzie wychowywali moją córkę, a teraz jestem bezdomnym. Nie mam więc gdzie się podziać. Czy chcecie się napić? Hobos odpowiedział spokojnie i po przyjacielsku, jestem Tacze, a to Kasou i nalejcie nam drinka, jeśli nie żartujecie. Masz, zobacz co znaleźliśmy, może coś ci się spodoba. Idzie zima, musimy się ogrzać. Mieszkamy w opuszczonej chacie nieopodal. Jest tam też pusta. Zamieszkajcie, jeśli chcecie, nie żałujemy wam. Grisha był im szczerze wdzięczny. Nie pytali go o nic, nie wnikali w jego serce, ale traktowali go po ludzku. Tak żył w szałasie niedaleko od wysypiska. Zbierał puste butelki i złom, oddawał je do punktów skupu, a grosze przeznaczał na zakup jedzenia. Bez potrzeby starałem się trzymać z dala od miasta. Wszystko tam zmieniło się nie do poznania i Grisha czuł się głęboko zraniony, że upadł tak nisko. Strasznie bał się, że zostanie rozpoznany przez dawnych kolegów czy przyjaciół. Mężczyzna doskonale zdawał sobie sprawę, że jest pogardzany przez dobrą połowę miasta, będąc uznanym za mordercę własnej żony. A przecież on tego nie zrobił. Ale kto by się przejmował prawdą? Pewnego dnia Grisha znalazł na wysypisku śmieci prawdziwy radziecki fortepian. Mężczyźnie wręcz pękło serce. Nagle podjechało fajne auto i wysiadł z niego młody chłopak o atletycznej budowie, który zaczął rzucać na wysypisko worki ze śmieciami. Widząc bezdomnego, który jak mrówka próbuje sam przeciągnąć pianino, młody uśmiechnął się i przechodząc obok dla zabawy zagrał swoją ulubioną melodię. Ech, dobry instrument, szkoda, że ginie tu na złomowisku. Grisha miał zamglone oczy, a jego wnętrzności pękły. Rzucił wszystko i pobiegł za gościem, felieton, czekaj. Błagam cię, powiedz mi, skąd znasz tę melodię? Napisała ją moja córka, Lisa, gdy była dzieckiem. Nie milcz, proszę, powiedz mi. To dla mnie bardzo ważne. Młody człowiek spojrzał na niego oniemiały, cóż, to właściwie melodia mojej ulubionej panny młodej. Ona naprawdę ma na imię Elżbieta. Ale nie ma mowy, żebyś był jej ojcem. Znam bardzo dobrze jej rodzinę i rodzice Lisy to bardzo znani i bogaci ludzie, biznesmeni, nesmerowie. A panna młoda ma takie samo nazwisko. Widziałem jej zdjęcia z dzieciństwa, są wszyscy razem. A więc coś ci się pomdrugeszało. Grisha rozpłakał się, łzy płynęły powoli po jego pomarszczonym, nieogolonym policzku. Lisa ma pieprzyk pod kolanem, a także w dzieciństwie cały czas poprawiała sobie loczek za prawym uchem, sama tego nie zauważając. Jej urodziny przypadają na 10 kwietnia, a na łopatce ma małą bliznę. Miała usunięty czyrak. Jak myślisz, skąd bezdomny może znać takie szczegóły? Proszę, zmiłuj się. Naprawdę jestem jej biologicznym ojcem. Tylko że nas rozdzielono i oddano ją do sierocińca, a ja za nic trafiłem do więzienia na długie lata. Nic od niej nie chcę, już dawno temu zrezygnowałem z siebie. Chcę ją tylko zobaczyć, choć raz przytulić. Nie wyobrażasz sobie, jak bardzo o tym marzyłem.
Facet wpatrywał się w trampę w oszołomieniu i zdał sobie sprawę, że ten mówi prawdę, zrobiło mu się go żal. Mam na imię Misza. Dobrze, pomogę ci go zobaczyć. Gdzie mogę cię znaleźć? Grisza krzyknął radośnie, mieszkam tutaj, w szałasie na obrzeżach, wszyscy mnie znają, jestem Grisza, mówią na mnie Lymp. Będę na ciebie czekał. Dziękuję, Misza. Facet nagle sięgnął do swojego samochodu i wyjął świeżą gazetę. Podał ją włóczędze, powinieneś przeczytać drugą stronę, jest tam tylko o lisie. Ona jest wschodzącą gwiazdą. Bądź więc dumny ze swojej córki. Misza wyszedł, a Grigori chwycił gazetę, znalazł potrzebną stronę i zaczął z zapałem czytać artykuł. Wczoraj nasi korespondenci mieli zaszczyt odwiedzić wielkie wydarzenie naszego miasta, konkurs Talenty to Samorodki. Tutaj młodzi ludzie występowali w różnych gatunkach i kategoriach. Byliśmy mile zaskoczeni tym, jak wielu mamy zdolnych i utalentowanych młodych ludzi. Wielu z nich mogłoby wyręczyć znane gwiazdy, bo wszyscy wystąpili na żywo, bez żadnego lip-synchingu. Pierwsze miejsce zostało podzielone między dwóch uczestników. Byli to Maksim Averin, początkujący piosenkarz pop, oraz Elizaweta, młoda pianistka i kompozytorka. Dziewczyna naprawdę podbiła publiczność swoim niezwykłym wykonaniem i dostawą, za co otrzymała owację na stojąco. Z pewnością tak utalentowanych młodych ludzi czeka świetlana przyszłość. Przeczytał artykuł jeszcze raz i nie mógł uwierzyć jego lisie udało się przecież, ona naprawdę jest utalentowana. Ale jakże boleśnie ukłuło go w serce nazwisko Nesmelowa. Przecież to była jego córka, Elżbieta, jedyna i niepowtarzalna. Grisza kopnął fortepian w serce i krzyknął gniewnie, przeklęty po trzykroć ten drań, który zrobił to mojej rodzinie. Spłoń w piekle. Gdyby to ode mnie zależało, rozszarpałbym go na 1000 kawałków. Następnego ranka ten sam samochód z wczoraj zatrzymał się przed szałasem Grigoria. Mężczyzna wybiegł z niego ubrany jedynie w koszulę i potargane spodnie. Boże, jak ona urosła, jak się zmieniła, to już nie było to samo małe bezradne dziecko, ale piękna posągowa dziewczyna z długimi kręconymi jasnobrązowymi włosami. Grisza tak się bał, że ona go nie pamięta, zapomniała, albo nie chce się porozumieć, cokolwiek. Przecież on jest dla wszystkich mordercą. Ale Lisa ledwie spojrzała w te same zmrużone oczy i zobaczyła promienne ciepłe spojrzenie, które ogrzewało ją w dzieciństwie, natychmiast rozpoznała ojca. Ryknęła jak mała dziewczynka i rzuciła się, by go uściskać, tatusiu. Kochanie! Znalazłeś się! O mój Boże! Nie myśl, że nigdy o tobie nie zapomniałam, a pamiętam mamusię. Nigdy nie myślałam, że jeszcze cię zobaczę. Tak się cieszę. Nie obchodziło ją, że ojciec był menelem i brzydko pachniał, nie mogła otworzyć ramion, bo jakby nie patrzeć, była to najbliższa jej osoba, ta, z którą tak okrutnie się rozstawała przez tyle lat. Grisza zaszlochała, otarła łzy i wybełkotała, córko, powinnaś wiedzieć, że nie jestem mordercą. Nie zabiłem Iry. Nie wiem kto i dlaczego wrobił mnie tak okrutnie, oddzielił mnie od ciebie, oczernił mnie, ale wiedz jedno, moje ręce nie są pokryte krwią. Lisa szepnęła, nigdy w to nie wierzyłam, pamiętam, jaki jesteś miły i dobry. Ty po prostu nie jesteś zdolny do morderstwa. Ale to teraz nie ma znaczenia, nie zostaniesz tu ani na chwilę. Nie pozwolę, żeby mój własny ojciec skrobał w śmieciach i mieszkał w tej okropnej ruderze. To nie jest sprawiedliwe. Chodźmy do naszego domu. Mamy z Miszą posiadłość za miastem, mnóstwo miejsca dla wszystkich. Grisza zapytał nieśmiało, to trochę nie, co jeśli panu młodemu się nie spodoba. Będę przeszkadzał. Lisa rezolutnie pociągnęła ojca do samochodu, tato, nie gadaj bzdur. Jesteś dla mnie najdroższą osobą i cieszę się, że znalazłeś. Misza to mój złoty chłopiec. Zobaczysz. Grigori oniemiał, gdy podjechali pod ogromną rezydencję. Wszystko było takie szykowne i drogie. Pięknie wypielęgnowany dziedziniec z wielką dębową pergolą, do tego ścieżki z róż, a wszystko wokół było oplecione warkoczami kwiatów. Lisa zaprowadziła ojca na trzecie piętro. Był tam przytulny pokój z balkonem. Dziewczyna powiedziała, tutaj, twój pokój. Tu zawsze jest ciepło i jasno. Łazienka z prysznicem jest obok. Tam wszystko dla ciebie przygotowałam. Jak skończysz, zejdź na dół, a ja zrobię kolację. A potem porozmawiamy powoli o wszystkim. Tatusiu, tak bardzo tęskniłem.
Grisza nie mógł sobie przypomnieć, kiedy miał porządną kąpiel, a o kąpieli w jacuzzi nawet nie mógł marzyć. Lisa zadbała o wszystko. Na haku wisiał ogromny ręcznik frot i miękki szlafrok, a w pokoju były czyste ewidentnie dopiero co kupione dzisiaj ubrania w jego rozmiarze i przytulne domowe kapcie. To tak bardzo wzruszyło mężczyznę, że znów prawie się rozpłakał. Zapomniał już, że komukolwiek może być potrzebny, a takie proste rzeczy wydawały mu się niesamowicie wzruszające. Kiedy czysty, uczesany i ogolony Grzegorz w nowym ubraniu zszedł do jadalni, Misza wręcz zagwizdał. Wow, miłej pary, Grigoriju Matwiejewiczu. Wyglądasz nie do poznania. Siadaj. Będziemy mieli kolację. Czy podać ci ziemniaki albo rybę w galarecie? Lajze nauczyła się to bardzo dobrze przyrządzać. Może 5 kropli dla zapoznania się. Jakby co, to jest porządny koniak. Grigorij potrząsnął głową. Nie, nie chcę, mam go dosyć. Wolałbym raczej jakiś sok, jeśli można. Boże, tu jest tak miło i przytulnie, a jak smacznie. Dawno nie jadłam domowego posiłku. Zapomniałam, jak to smakuje. Lisa, dziękuję ci, moja dziewczyno, że przyszłaś na spotkanie, że nie odwróciłaś się od ojca. Tak się bałam, że o mnie zapomniałaś. Miałaś tylko 6 lat, kiedy wydarzyła się ta tragedia. Opowiedz mi wszystko, czy coś pamiętasz. Wypiłam tylko herbatę, którą nalała mi Irina i to było wszystko, straciłam przytomność. Kiedy się obudziłam, nikogo nie było. Ani ciebie, ani Iry, jakichś cholernych rzeczy, pustych butelek. Nawet nie wzięliśmy ze sobą żadnego alkoholu. A mnie obudziła policja i opieka społeczna. Rzekomo zadzwonili do Iry i powiedzieli, że byłem pijany i groziłem, że zabiję ją i ciebie też. Ale wiesz, że to bzdura. A potem powiedzieli mi, że zostałem pozbawiony ojcostwa, że źle cię wychowałem i piłem, ale nie możesz sobie przypomnieć, że to się nigdy nie wydarzyło. 3 tygodnie później znaleźli ciało w rzece, a medycyna sądowa potwierdziła, że to była Irina. Ale przysięgam na wszystkich świętych, nie zabiłem jej. Odsiedziałam 15 lat za nic, to potworne. Moje własne dziecko też mi odebrano za nic. Nie rozumiem tylko, kto i dlaczego chciałby zniszczyć całe moje życie. Moja żądza zemsty i chęć zobaczenia ciebie pomogły mi przetrwać, inaczej dawno bym umarła, przysięgam. Ale nie miałem żadnych oczywistych wrogów, prawda? Nikogo nie przekroczyłem. Nie mogę się dowiedzieć, komu to zrobiłem. Lisa spokojnie odpowiedziała, możesz mnie nazwać głupią, ale jestem prawie pewna, że ten koszmar miał w tym wszystkim rękę samej Irini. Pamiętasz, ile razy mówiłam ci, że ona kłamie i przekręca, ale nie wierzyłeś mi? I ile razy, podczas twojej nieobecności, szeptała przez telefon i bez skrępowania nazywała mnie obcą szumowiną? I pamiętam, że to Irina zaproponowała, żebyśmy pojechali na piknik do puszczy i nawet ty byłeś zaskoczony. Dlaczego, zastanawia się, trzeba było jechać tak daleko, skoro niedaleko naszego domu jest las i jezioro? Czy można było tam urządzić rodzinne wakacje? Czy nie uważasz, że to dziwne, że prawie nic nie pamiętam, tak jak ty, budząc się na pustkowiu? Wyobrażasz sobie, jak bardzo byłam przerażona. Nikogo nie było w pobliżu i byłem sam. Sowa wyła, ja marzłem, komary mnie gryzły, a moje nogi w ogóle mi nie odpowiadały. Płakałam chrypliwie i wołałam o ciebie, a potem usiadłam pod drzewem i płakałam w milczeniu. Znaleźli mnie 24 godziny później, bardzo zmarzniętą i wyczerpaną, a ja byłam zupełnie zdrętwiała z szoku. Zwłaszcza gdy trafiłam do domu dziecka. Byłam całkowicie wy, często się nade mną znęcano i nie wiedziałam, jak walczyć. Inne dzieci uważały mnie za dziką, małomówną dziewczynkę. Miałam wielkie szczęście, że patroni sierocińca zwrócili uwagę na mnie, głupią i poturbowaną dziewczynkę. Rodzina Nesmelow. Mieli już dorosłego syna, Wiaczesława, który studiował za granicą. Mama Zina opowiada, że po koncercie charytatywnym wszystkie dzieci biegały za prezentami jak oszalałe, popychały się nawzajem i z wielką przyjemnością jadły słodycze, a ja tylko siedziałam, bez ruchu, z martwymi, pozbawionymi życia oczami. Jej matczyne serce zachwiało się i namówiła swojego męża Stepana, żeby mnie adoptował. Jestem im dozgonnie wdzięczna. Przez pierwszy rok moi rodzice adopcyjni ciągali mnie do specjalistów i profesorów medycyny, psychologów. Dużo ze mną rozmawiali, okazywali cierpliwość i szacunek dla mojego żalu, pokonywali moją głupotę. Pomogła hipnoza.
Mama Zina nadal woziła mnie do szkoły muzycznej. Zaczęłam pisać własne melodie, zatrudniono mi świetnego prywatnego korepetytora, zapraszano mnie do udziału w koncertach i przedstawieniach. Nigdy nie rozmawialiśmy wprost o tym, że jestem adoptowany. Z czasem stałem się wygodny i przytulny w ich rodzinie. Zaczęłam nazywać ich mamą i tatą, widziałam, jak bardzo się cieszą. I kocham ich z całego serca na swój sposób. Ale w moim sercu zawsze pamiętałem o tobie, tato. I nigdy o tobie nie zapomniałem, wiesz o tym. To ty pierwszy zaszczepiłeś we mnie miłość do muzyki. I kiedy piszę jakąś melodię, zawsze umieszczam w niej odrobinę smutku i miłości do ciebie i mojej zmarłej mamusi. Ja też o niej nie zapomniałem i zawsze o niej pamiętam. Grisza powiedział cicho, jestem z ciebie dumny, moja córko. Jesteś mądrą dziewczyną. Kłaniam się u stóp tych ludzi, którzy włożyli w ciebie tyle ciepła swojej duszy. Kłaniam się imienia. A co do Iry, to może masz rację, ale ona nie żyje, prawda? Jak to? Jaki to miało sens? Lisa zmarszczyła brwi, jeszcze nie wiem. Ale jestem zdecydowana dotrzeć do sedna sprawy. Nie zamierzam tego tak zostawić. Musimy się dowiedzieć, kto stał za tym krwawym spektaklem, który zrujnował nam życie. Misza wsparł swoją oblubienicę, jestem osobą z zewnątrz, słuchałem i byłem zdumiony, jak udało wam się to wszystko przeżyć. To niewyobrażalne, że tyle nieszczęść może spotkać człowieka naraz. Proponuję zwrócić się do ojca mojej przyjaciółki, który całe życie pracował jako śledczy i jest mądrym facetem, a teraz jest na emeryturze i otworzył własną agencję. Uwierz mi, on dotrze do sedna sprawy, mimo że to już dawno temu. Pojedziemy jutro. Misza, rozumiejąc sytuację, szybko powiedział, cóż, moi drodzy, idę teraz spać. Jutro muszę pracować, mam wczesną pobudkę. A ty się wygadaj, tyle lat cię nie widziałem. Lisa pocałowała narzeczonego w policzek, dziękuję, kochany. Tata, naprawdę, jest złoty, prawda? Mówiłam ci. Krewni długo siedzieli blisko siebie i rozmawiali do świtu. Grisza w końcu zasnął na miękkim, czystym łóżku snem pogodnym i spokojnym. Jego główne marzenie spełniło się, połączył się z córką. Pozostawało znaleźć sprawcę wszystkich kłopotów i ukarać sprawiedliwie. Następnego dnia wszyscy razem udali się do agencji detektywistycznej i obiecano im, że dowiedzą się wszystkiego i odzwonią później. Życie toczyło się jak zwykle. Lisa przedstawiła własnego ojca jego przybranym rodzicom. Grisza był zaskoczony, że mimo swojego statusu i bogactwa Nesmelowowie okazali się naprawdę miłymi i prostymi ludźmi. Nie było w nich ani kropli arogancji i zarozumiałości, tak często charakterystycznych dla bogatych ludzi. Grigori szczerze podziękował im, że odpowiednio wykształcili, wyleczyli i nie pozwolili zniknąć jego utalentowanej córce. A oni w odpowiedzi tylko się uśmiechnęli, Lajze była dla nas jak prezent. Syn dorósł i opuścił gniazdo rodziców, a my z mężem tak przyzwyczailiśmy się do opiekowania się kimś, że nasze małżeństwo zaczęło wręcz pękać w szwach. Po prostu zraziliśmy się do siebie. Nie wiem dlaczego Lisa, szczerze mówiąc. Ale kiedy zobaczyliśmy ją na tym przyjęciu dla dzieci. To nie było dziecko. To była pogrążona w smutku staruszka. Jej oczy wyrażały taki ból, taki beznadziejny smutek, że aż mi się w brzuchu zakręciło. Pomyślałam, że ja i mój mąż mamy wszystko, siłę, mądrość, bogactwo, grzechem jest narzekać, więc czy nie możemy sprawić, by ta biedna dziewczyna znów była szczęśliwa? Śmiejąca się beztrosko, szczęśliwa w promieniach słońca. Przecież to nie było normalne, że w wieku 5 lat dziewczynka wyglądała jak gipsowa rzeźba i miała w sobie czarną dziurę. To było wyzwanie. A my je podjęliśmy. Tak, nie było łatwo, zwłaszcza w pierwszym roku. Lisa nie była zbyt dobra w komunikacji, wykofała się w swój smutek. Ale stopniowo się z tym pogodziliśmy i Lisa znów stała się normalnym dzieckiem. Nadal w każdej jej nowej melodii słyszę nutę smutku i tęsknoty za bliskimi i utraconymi ludźmi. Dlatego dziękuję ci, Grigoriju Matwiejewiczu, za tak uroczą i wzruszającą dziewczynkę, przez te lata stała się nam naprawdę droga. Mam nadzieję, że nadal będziemy mieć tak ciepłe relacje. Dziewczynka szczerze objęła swoich przybranych rodziców i odpowiedziała, nie mogę i nie będę was rozdzielać. Wszyscy jesteście moją rodziną i najbliższymi. Już niedługo wszyscy będą razem na ślubie moim i Miszy. 3 tygodnie później. Wreszcie telefon z agencji detektywistycznej i niesamowita wiadomość.
okazuje się, że Irina żyje i ma się dobrze i wcale nie została zamordowana. Mało tego, to ona naciągnęła to wszystko, by sprzedać Griszinowi ziemię i dom drożej i żyć szczęśliwie do końca życia. Co też uczyniła w stolicy, posługując się cudzymi dokumentami. Doświadczeni śledczy wytropili ją, zatrzymali i sprowadzili do miasta. Teraz Irina jest w areszcie. A śledczy zbierają zeznania świadków i dowody jej zbrodni. Grigori błagał śledczego o zorganizowanie konfrontacji. Mężczyzna nie mógł się doczekać, żeby spojrzeć w oczy tej szumowinie i zapytać, dlaczego zrujnowała mu życie. Grigori i Lisa siedzieli w gabinecie śledczego Iwana Semenowicza Ildzina i nie mogli się odnaleźć. Oboje strasznie się denerwowali, czekając, aż Irina zostanie przyprowadzona. I wtedy ją przyprowadzili. Kobieta, mimo czasu spędzonego na oddziale izolacyjnym, wyglądała świetnie. Ta sama apetyczna figura, długie gładkie włosy, zebrane w niedbały kok i nienaganny manicurę. Jedyną rzeczą było jednak złe i kłujące spojrzenie, które zdradzało wszystko naraz. Widząc Griszę i Lisę, Ira mruknął zawadiacko, jasna cholera. A tu się okazuje, że jest tu cała rodzina. No, witaj, były mężu i słodka pasierbico. Nigdy nie sądziłem, że zobaczę was w tym życiu. Źle wykonałam swój plan, powinnam była dać im więcej środków nasennych, żeby oboje nie spali. I wtedy nie byłoby problemu. Grisza zapytał z oburzeniem, Ira, powiedz mi, jak mogłaś zrobić coś takiego? Co ja ci zrobiłam? Alisa. Ona była wtedy bezbronnym, małym dzieckiem. Dlaczego nam to zrobiłaś? To nie ma dla mnie żadnego sensu. Odpowiedz mi. Irina uśmiechnęła się, jak mam ci odpowiedzieć? Wychowałam się w rodzinie pijaków. Nigdy nie zaznałam ciepła ani miłości matki, no i oczywiście nie otrzymałam żadnego spadku, ani grosza po rodzicach, którzy zmarli, bo pili. Ale byłam młoda, niegłupia, atrakcyjna. Chciałam żyć ładnie, z rozmachem, a nie tylko dorabiać się i liczyć grosze od wypłaty do wypłaty. Miałam nawet stałego kochanka i kochałam go bardzo, ale co z tego, że był dobry, poza rozkoszami w łóżku. I wtedy znalazłam ciebie. Od razu wiedziałem, że to idealny sposób, aby cię zdobyć i żyć szczęśliwie. I dokładnie to zrobiłem. Oszukanie cię było łatwe, niemal natychmiast się spławiłaś i uwierzyłaś w moją rzekomą miłość. Wiesz, gdyby nie twoja mała córeczka, pewnie nadal mieszkałbym z tobą, mając romanse na boku. Ale mały baczor był sprytny, ciekawski i bardzo inteligentny jak na swój wiek i szybko podejrzewał, że coś jest nie tak. Wszędzie wtykała swój mały nosek. Próbowała ci się poskarżyć. Nie byłem z tego zadowolony. A potem zaproponowali mi sprzedaż twojej ziemi i od razu dali 8-cyfrową sumę. Gdybyś się zgodziła, nie traciłbym tyle czasu i wysiłku na mój plan, tylko zniknąłbym z pieniędzmi. Ale nagle okazałeś się uparty jak owca, nie sprzedam i tyle. Nie pozostawiłaś mi więc wyboru. Musiałam wyeliminować ciebie i twoją córkę, żeby móc sprzedać dom i ziemię po wyższej cenie i dalej żyć według własnych upodobań. Musisz przyznać, że to wszystko wyszło całkiem nieźle. Lisa prawie krzyknęła, jakim cudem znalazłam się na pustkowiu. Ira spokojnie, jakby nic się nie stało, wyjaśnił, więc zabrałem cię tam śpiącą. I rzuciłem cię pod drzewo. Zlitowałem się nad sobą, nie zabiłem cię, tylko zostawiłem tam. Grisza gniewnie zapytał, ale skąd się wzięła twoja krew? I jakie ciało znaleziono wtedy w rzece? A co z badaniami kryminalistycznymi? Irina roześmiała mu się gniewnie w twarz. Boże, jaki ty jesteś naiwny głupiec. Musiałam uciąć sobie rękę, żeby wyglądała jak prawdziwa. Próbowałam. Śledczy mojego kochanka umieścił tam ciało. Zmarła bezdomna kobieta, więc wrzucili ją w nocy do wody i znaleźli w trzcinach. No cóż, nie było tak trudno podsunąć pieniądze ekspertowi. A reszta to sprawa techniczna, sąsiedzi chętnie potwierdzali, że jest pan złym ojcem, pije i nie opiekuje się córką. Przed tragedią skarżyłam się wszystkim, że mnie bijesz, maltretujesz Lisa. Jedyne, na co nie liczyłam, to że twoja mała dziewczynka przeżyje, dorośnie i postanowi dochodzić sprawiedliwości. Jest teraz bogata, niektórzy ludzie mają szczęście, a szczęście jest po jej stronie. Zatrudniła kilku prawdziwych profesjonalistów. Do dziś nie wiem, jak mnie namierzyli w stolicy, bo z fałszywymi dokumentami żyło mi się doskonale. I w ten sposób frajer nigdy nie doszedłby do prawdy.
Dziewczyna zatrzęsła się z arogancji i pewności siebie. Irini, i ty teraz tak spokojnie o tym mówisz. Czy w ogóle jest w tobie jakieś człowieczeństwo? Przecież ty nie jesteś człowiekiem. A Grisha dodał, chcę cię zabić, zdeptać, żmijo. Ale ja nie jestem tobą, więc odpowiesz za wszystko zgodnie z prawem. Teraz też dostaniesz trochę więziennej paszy. Będą ci tłumaczyć, jak żyć zgodnie z prawem. Okaleczyć dwa losy, oddzielić mnie od córki, a wszystko dla marnego kawałka papieru? Wiesz, jeśli umrzesz w więzieniu, będę zadowolony. Takie szumowiny jak ty nie mają miejsca na ziemi. Nienawidzę cię, wiesz o tym. Ale Lisa, nawet teraz, w tak trudnej sytuacji, była mądrzejsza, powiedziała, nienawidź jej, tato. Spójrz na nią. Nawet jest mi jej żal. Wiesz dlaczego? Prowadziła bezwartościowe, puste życie, nigdy nikogo nie kochała, wszystkich nienawidziła. Nie ma rodziny, nie ma dzieci, nie ma bliskich. Nie ma duszy. Co z tego, że jest dobra? Jest wadliwą, chorą osobą, jeśli nie potrafi współczuć i kochać. Więc Bóg ją osądza. Najważniejsze, że ty i ja odnaleźliśmy się i już się nie rozstaniemy. Jedyne, o co proszę, to o rozpatrzenie twojej sprawy i przywrócenie ci dobrego imienia. Wynośmy się stąd. Żegnaj, zła macosze. Wiedz, że mi cię żal. Nikt cię nie chce. Sprawa Grigoria została rozpatrzona i wszystkie zarzuty i wyroki zostały wycofane. Oczywiście, nikt nie mógł przywrócić tych wszystkich lat cierpienia i upokorzenia w więzieniu i rozłąki z córką, ale moralnie było to o wiele łatwiejsze dla mężczyzny. Rodzice zastępczy Lisy nalegali, aby sprawa była transmitowana w wiadomościach telewizyjnych i wszyscy zobaczyli, jacy zmiennokształtni pracują w naszym systemie egzekwowania prawa, z łatwością fabrykując sprawy i wsadzając niewinnych ludzi za kratki. Rezonans był ogromny. Głowy poleciały z samej góry, mimo przedawnienia przestępstwa. Irina została skazana, proces był jawny, zebrało się mnóstwo ludzi, a teraz krzyczeli jej w twarz, ty łajdaku. Nie jesteś kobietą. Niech cię szlak trafi. Przez ciebie dziecko prawie umarło, przez ciebie wsadziła męża do więzienia. A przez cały czas wygłupiałaś się z kochankami. Ale Ira była niezmienna, siedziała w milczeniu, nie roniąc łzy i żałowała tylko jednego, że nie udusiła wtedy w lesie małego lisa, która później zniszczyła jej szczęśliwe i dobrze ożywione życie. Ale życie Grigoria zaczynało się poprawiać. Świętowali ślub córki w najlepszej restauracji w mieście. Do ślubu prowadziło ją dwóch ojców naraz, jej własny i przybrany ojciec, pod pachą. I Lisa była szczęśliwa. Kochała ich obu w równym stopniu. Zięć Michael załatwił Griszy pracę w swojej firmie, teraz odpowiadał za flotę samochodową i kierowców. Nadal mieszkał z córką w rezydencji. Wkrótce Lisa ogłosiła, że jest w ciąży. Grisha był naprawdę szczęśliwy i przygotowywał się do zostania dziadkiem. Własnymi rękami zrobił na podwórku konia dla dziecka i piękną piaskownicę. Wygląd Grigoria również uległ wielkiej przemianie, dzięki Lisie. To ona nalegała, aby ojciec naprawił zęby i poprawił się jego stan zdrowia. Po aktywnym leczeniu Grisha prawie nie kulał, a nawet zmarszczki nieco się wygładziły. Wieczorami Lisa uwielbiał grać na fortepianie, zachwycając rodzinę swoimi melodiami i często żartował, tatusiu, a ty wciąż masz wow-how. Dlaczego nie ożenisz się po raz trzeci? Grisha natychmiast rudowłosy zapukał w drzewo, nie, mam już dość. Będę czekał na wnuka, będę go kochał, pielęgnował i rozpieszczał. Chcę żyć dla ciebie, mojej córki i twojej rodziny i nadrobić to wszystko, co mnie przez te lata ominęło. Przytuliły się do siebie. Lisa nie mogła się nacieszyć, że teraz ojciec zawsze był przy niej, słuchał, pomagał, wspierał. Nawet Misza zauważył, że jego ukochana nie była teraz smutna, zawsze radosna i wesoła, a wszystko dlatego, że odnalazła własnego ojca. Teraz jej muzyka jest inna, radosna, lekka i szczęśliwa.